Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Hej, hej, tu się pojawia teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Wiedźmin 3, dzięki wam na PS4, a jest to kolejny odcinek z tej serii. A dzisiaj sobie nie robimy, jak widzicie, po nic do kłębka, bo to podzieliliśmy sobie na dwa party. No widzicie, to już zrobione. Odnajdź wszystko to, co odejść na Faroła w celu uzyskania odszukania Hammonda. To jeszcze nie. Odwiedź jasnowidza. To chyba to sobie zrobimy. Który to level? Wróżbita, prawdę ci powie. Udajmy się do Velen. Bo to jest zadanie na Velen oczywiście. Tu znacznik. Mapa świata. Nie, nie musi być mapa świata, przecież jesteśmy w Velen. Najlepiej będziemy, jak to będziemy w Sztygarach, bo to już Sztygarów niedaleko jest. A gdy się udamy na szybko na Sztygary, prosto będziemy mogli walić na siedlisko jasnowidza naszego ukochanego, który jest naszym możnowładcą, takim jakby Philip Stranger, czyli Królowy Baron, jak ktoś woli. No i lecimy. Łaka. I no i lecimy do jasnowidza prosto. Chodź tu. Ładnie na start breakfast. 400 kroków to niedaleko. Płatka szybko to przeleci, tachu ciachu już nie ma podróży. Ciekawe jak to będzie wyglądało to zadanie. Różmita pewnie ci powie, odwiedzimy jasnowidza. Pewnie jakiś stary jak jasnowidz, to jest pewnie stary jakiś. Tutaj jak widzicie są banditos. Deserteros. Potem sobie zrobimy. Nie odpuszczać. Co twoja stara też tam mówiła, jak cię wybiła? Żeby nie odpuszczaj, jedziemy dalej, może się uda, będę w ciągu. Pani tak mówiła. 40 kroków. Powalimy w wódku. Płotka już daleko, płotka nie musi, nie bój się. Te dzieci ci nic zjedzą, napakowane siki na kolację. Nie pozwolę na to. Prędzej to ja przerobię ich na hamburgery. Słowo, stary mędrze. O, jesteście z powrotem. Co? Proszę. Dziękuję. Taki dar zasługuje na przepowiednie. No. No dobra. Słucham. Widzę białego wilka. Patrz, jak wielka żmija kąsa i pożera srebrną linię. Chcę ją zatrzymać, ale żmija jest szybsza. Lilia musi zginąć. To nie przyszłość. Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje życiołko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. O Lilię. Chyba wiem, o kogo chodzi. Ta Lilia to jest Cyrilla, czyli po prostu po normalnemu Ciri. Dawno Geralt mnie widział. No i dlatego on szuka, bo to jest taka jakby jego przybrana córka, ale tak naprawdę to jest córka Melissa War Emrys, jakoś tak. Tak? Zobaczę. Nie, to nie bestie, tylko postacie. Babcia, to nie. Kistra, nie. Pryszcilla, nie. Skurwel Junior. Szepć. Troll. Bart. Cyrilla. Emhyr van Emrys. Emhyr van Emrys. No, tak. Fajne imię mieli za jej rodzice, żeby ustraszyć. Co to jest? Księżyc Gron. Księżyc Gron. Już tak. Księżyc Gron. Fajna nazwa na jakąś roślinkę. Muszę trochę wejść tu.
Tam już biegają utopce. Bo jakieś... Zapiszę grę, bo nie to do końca. Tu. Przygotuję się. Przygotowany. Ja pierdolę. Góra, kurwa. Bawi mi się, że chodzi po drogi, nie ma ręczki ani nogi, jak to mówią. Ale może się uda, ale zabić. Szybko, szybko. Kurwa, kurwa, kurwa. Aż tu kurwa, szumi, tutaj nie ma, tu kurwa, kurwa. Przed rodzinkami, kurwa. Jeszcze to dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Kurwa, dwa, ale to nie jest dwa. No to jest dwa. Udało się, udało się, udało się. Jest kłoczka wbita. Tu jest. Coś tu powinno być. Ale kurde, gdzie jest smaczoko? Tu jest. Smoczy kory. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Może Geralt, ty mój ulubiony protagonista z serii Wiedźmina. Nie mówię tak, że nie lubię Wiedźmina, ale jest zajebistą grą. Po prostu lubię bardzo Wiedźmina grać. Od dziecka, że byłem mały, to grałem Wiedźmina 1, pierwszą część. I mi się bardzo spodobała, tam nie było tym, że nie wolno by mi grać w Wiedźmina, ale ten, jak tam tego nazwa chcieliby, to coś napisane, to niepotrzebny SMS, bo i tak czas nagrywa, jest nagrywanie, a jak jest czas nagrywanie, to nie słucham się innych, tylko idę do wróżbity. Ciekawe, co nam powie, że co? Siri zginie, zapierdolimy nasze ulubione wiedźmy z trzybuchowy moczar, nie bagien. A chuj z tym bagnem, czy moczary. Nasza portka jest bardziej wymagająca niż jebane wiedźmy. Jestem. O, jesteście z powrotem! No. Mam to, co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Gdzie spierdala? Ją spierdala. No chwila niezła. No cię robi. Widzę wilka. Brnie przed siebie do samotnej wieży na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko. Wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem! Fajnie. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już.
przepowiednia i tyle. Fajnie tylko, że ten, że powiedział, że Ciri może zginąć w złym zakończeniu tam. Ale no co z tego, że tam już szkoda. Na północ może jedziecie? No i to było na tyle w tym odcinku. Serii Zagadnę Wiedźmin III na PS4 i zapraszam do oglądania kolejnego odcinku, który tam podejdziemy do uchodźcy i będziemy zapytać, co się dzieje. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.